zwykły szewczy. A to przepraszam, sorry. I powiedz mi, król, co on właściwie ci zrobi? On zjada mi natędy jednego banana. Dobra, lecę. I poleciał, a raczej poszedł, bo w tych czasach nie znano jeszcze samolotu. Szedł tak, szedł po schodach i już był przy jaskini smoczka. Poleżała ona tuż pod zamkiem Kraka. Skuba zapukał. Nie ma nikogo w domu. To czemu się odzywasz? Jestem tylko automatyczną sekretarką. Skuba wiedział, że tak jak samolotu nie wymyślono jeszcze automatycznej sekretarki. Łamiesz! Automatycznej sekretarki jeszcze nie wymyślono! Hello! Masz rację. Czego chcesz? Przysyła cię król, żeby mnie zniszczyć? Tak! A ma! I teraz lewy sierpowy! A teraz kopniak! Kurczę, nie mam sznurka! To znów prawy sierpowy! Poczekaj, szewczyk! Pewnie zauważyłeś, że jestem tylko małym smoczkiem i nie jestem w stanie zagrozić nikomu. Zauważyłem, ale dostanę pół królewny i królestwo. Chyba pół królestwa i królewny. Jakoś tak. Ale to jest tylko podpucha. Król sam zjada codziennie jednego barana na swoich hucznych imprezach, a ludowi mówi, że to ja. Chce mnie stąd wyrzucić, bo zajmuję mu piwnicę, a on nie ma gdzie chować ziemniaków na ziemi. No to co teraz zrobimy? Mam pomysł. Mam w komnacie specjalnego zatrutego barana. Powiesz królowi, że mnie pokonałeś i dasz mu na dowód barana. Król chętnie go zje, dostanie niestrawności, a ty będziesz go szantażował. Powiesz, że to...